Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 5 maja. Także zobaczymy imieniny miesiąca. 5 maja, 5 maja. Mamy siódemkę kielichów. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo dużo obowiązków różnego rodzaju. Pamiętajmy o tym, że trzeba skupić się na jakiejś czynności wykonywanej, ale tu będzie trudne. Siódemka kielichów, moi kochani, to jest też chęć odpoczynku, zrobienia czegoś dla siebie. Jest dużo zamieszania, różnych obowiązków domowych, zawodowych. Oczywiście będziemy chcieli poleżeć, odpocząć tego dnia. Tutaj widać kanapę przed telewizorem, ale też park, czy, moi kochani, sprawy związane z waszym jakimś ulubionym zajęciem. Także tego dnia, pomimo tych obowiązków, pomimo tego zamieszania, myślę, że znajdziecie jakieś chwile przynajmniej odpoczynku dla siebie, relaksu, bo tutaj nie chce się nikomu pracować. Tu się chce odpocząć, zrobić coś dla siebie, pomyśleć. Także, moi drodzy, taki dzień, w którym jest zamieszanie i jest ciężko się skupić na czymkolwiek. No dobrze, moi drodzy, aspekt zdrowotny. W aspekcie zdrowotnym mamy tutaj sprawy hormonalne przede wszystkim, na które trzeba zwracać uwagę. No i dobrze, to tyle, moi drodzy. I zobaczmy jeszcze Lenormand, co nam dopowie. Oj, wszystko upadło, upadła karta. Tutaj, moi kochani, pomimo tego zamieszania widać małe radości, większe, mniejsze. Oczywiście będziemy robić jakieś plany ciekawe. Jest dużo powodów do radości. Na pewno coś się powiedzie tego dnia i tego wam życzę, aby było miło, ciekawie i, moi drodzy, z relaksem, bo wszystkim się należy, nie tylko samą pracą żyjemy. Ja was bardzo gorąco pozdrawiam, kochani, i do usłyszenia.